Niepokojące doniesienia z Krymu. Dotyczą fabryki chemikaliów. Szef ukraińskiego MSZ ewakuowano całą nocną zmianę z fabryki chemicznej na Krymie. Przekazał minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Dodał, że może to być przygotowanie do kolejnej prowokacji przez Rosję. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba napisał w środę wieczorem na Twitterze, że z fabryki chemicznej w Armiańsku na zaanektowanym przez Rosję Krymie ewakuowano całą nocną zmianę. Dodał, że może to być prowokacja. Niepokojące wiadomości dochodzą z Krymu, gdzie z fabryki chemicznej Tytan w Armiańsku ewakuowano całą nocną zmianę. Może to być przygotowanie do kolejnej prowokacji przez Rosję, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Wydaje się, że Moskwa nie ma granic w próbach fałszowania pretekstów do dalszej agresji, dodał w swym twecie Kuleba. Stan wyjątkowy na Ukrainie. Parlament Ukrainy przegłosował w środę wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego na 30 dni od północy 24 lutego. Stan wyjątkowy wprowadzono w związku z zagrożeniem agresją ze strony Rosji.